Witam serdecznie. W tym odcinku będziemy, że tak powiem, odczulać konia i używać sticka, taką klapkę z taką linką, ale przede wszystkim będziemy uczyć konia przesuwać zad, podążać do przodu i wstępną grę, że tak powiem, do lążowania konia. Ta komunikacja właśnie do podążania do przodu i przesuwania zadu nam będzie potrzebna do trudniejszych ćwiczeń, które będą w następnych odcinkach. Więc serdecznie zapraszam na odcinek, do subskrybowania i zadawania pytań. Pozdrawiam. A teraz chciałbym Wam przedstawić sposób, gdzie tutaj będziemy, że tak powiem, podzielimy tutaj konia na dwie części, gdzie ta część będziemy uruchamiać konia do przodu, a wszystko co tutaj będziemy starać się, żeby albo go zatrzymać, albo przesuwać go na boki i żebyśmy to robili pod kontrolą sticka lub naszą postawą. I przypominam, że to co tutaj robimy to jest tak jakbyśmy, że tak powiem, klacze rządzące klacze w stadzie zachowują się tak samo, my ten, tą, że tak powiem, sposób będziemy wykorzystywać do tego, żeby szanował nas, naszą presję koń i wykonywał, że tak powiem, tę naszą prośbę w ten sposób, jak my chcemy. Na przykład, jeżeli chcemy nauczyć konia, żeby podążał do przodu, więc pierwszą taką gestem czy presją jest to, że ja napinam tutaj kantar i linkę, żeby mu pokazać kierunek. On już się nam porusza. Tutaj ręka w trakcie, że tak powiem, biegania konia wysuwa się, żeby te koło robił większe, a tutaj go staram się napędzać, żeby ruch jego był stabilny i zachował tempo, tak? On teraz trochę wystraszony jest, to też przypominam, że to cały czas jest surowy, koń się uczy. Tutaj znowu jest komenda, powtarzam. Normalnie to się szybko robi, nie? Ale tutaj dla Was się zatrzymuję specjalnie, żeby to było wyraźne, że tutaj napinam linkę, to jest pierwsza komenda i druga komenda do tego, żeby koń ruszał za moją ręką. To jest kierunek, tak? I to jest, można przetłumaczyć, to tak jak klacz mówi do świeżego konia, ustąp, odejdź, zobaczy, czy będziesz grzeczny, to pozwolę Ci ze stadem przebywać, jeść, pić i tak dalej, nie? Teraz znowu go prosimy, żeby do przodu. Wystarczyło napiąć linkę, on już jakby zrozumiał i zareagował fajnie. Często się zdarza, że konie, jak zaczynamy lążować czy uczyć lążowania, nie zawsze konie zamykają koło. No i tutaj akurat sobie wybrał to miejsce, gdzie tutaj nie potrafi zamknąć tego koła i przetrzymać tempo. Przypominam i będę przypominał w następnych odcinkach, że za każdym razem, jeżeli tutaj jakieś komendy są i staramy się odczulać konia, to też również musimy go po odczuleniu, że tak powiem, odczulać, nie? Spróbuję tutaj jeszcze zrobić taki manewr, że zobaczymy, jaki mamy wpływ taki ogólny na naszą postawę konia. Ja tutaj staram się zad przesunąć, zaraz będę pokazywał po kolei, jak to uformować, ale tu fajnie się zachowuje. Staram się z drugiej strony. Ok. To taka próba szacunku, czy szanuje naszą postawę, czy nie. Tutaj staramy się zrobić ćwiczenie, co poprzednio żeśmy wykonywali, czyli żeby podążał za naszą ręką. Ale fajnie zareagował, bo tutaj nie używam sticka, żeby ponowić komendę. Bo zasadą jest taką, że presję dzielimy, że tak powiem, na trzy etapy co najmniej. Na przykład tutaj, no niby koń jeszcze sobie idzie, ale się zaraz zatrzyma. Pierwsza presja to jest taka. Druga taka, mocniejsza. Koń przyspiesza, ok. A jakby tego nie uszanował naszej presji, oczywiście wykonujemy trzeci etap presji, mocniejszy, najmocniejszy i po tym trzeciej etapie presji powinien koń zareagować w jakikolwiek sposób, ale żeby się ruszył. Ok, to taka gra wstępna. Teraz chciałbym pokazać przesuwanie zadu, bo tutaj, tak jak nadmieniłem, ta ręka, którą pokazuję często, kierunek, będzie nam cały czas potrzebna,
ta ręka do trudniejszych zadań, które koń będzie musiał wykonać, będziemy chcieli, żeby wykonał, po to, żeby po prostu z nami współpracował w różnych sytuacjach i rozumiał nasze komendy, tak? Że jak jakaś trudna sytuacja nas spotka, załóżmy wprowadzanie do przyczepy, to my już ten język gestów koń zna, my znamy jego odbiór i nam będzie lepiej współpracować, tak? Teraz tutaj zajmiemy się, że tak powiem, tylną częścią konia. Będziemy chcieli, żeby ta lewa noga przechodziła nad prawą i będziemy przesuwać ten zad w kółko. Po pierwsze, żeby rozumiał te komendy, bo jakbyśmy chcieli przesunąć zad. Po drugie, będziemy uelastyczniać konia i tak jak wcześniej gdzieś już nadmieniałem, chcemy robić konia plastycznego, że wszystko co nam jest potrzebne i poprosimy go, on będzie rozumiał, że to chcemy akurat, nie? Między innymi to jest ćwiczenie takie potrzebne. Wszystko tak jak powiedziałem na początku, rozkładamy na 3 etapy. Na razie będziemy pokazywać, uderzając stykiem w powietrze. Jeżeli to nie będzie uszanuje naszego gestu, troszeczkę zaostrzymy, że tak powiem, presję. Tak jak powinno się trzymać rękę tu dla bezpieczeństwa, bo koń nie wiadomo jak on się zachowa. Oczywiście tu mamy też kantar, co zapomniałem nadmienić. Jest ten kantar taki bardziej wrażliwy, że tak powiem, wyostrzone są tutaj bodźce dotykowe. Szybko mówię, że to też jest linka 6 mm z takimi dodatkowymi guzami, gdzie jakbyśmy chcieli go obrócić po to, jakby chciał nas kopnąć czy coś takiego, mamy bardziej skuteczną, że tak powiem, rękę do tego, żeby po prostu ta noga uciekła od nas, a nie w nas. To jest jedyna nagroda, to często stosuję to tutaj, z tego względu, że jak już mamy jakąś komunikację i nie dajemy oczywiście żarcia, ani nic takiego, tylko tutaj, jeżeli nam koń pozwala mi z oczami się szmerglać, to budujemy po prostu zaufanie. Wiadomo, oczy wrażliwe miejsce. Także na to zwracam uwagę i korzystać z tego. Wracając do naszej tylnej części konia, tak jak powiedziałem, rozkładamy to na 3 części, uderzamy w powietrze, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i uczymy go przesuwania, tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i kontynuujemy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i zatrzymamy. Good boy. O, mamy tutaj porozumienie, guma do rzucia. Tu, gdzie była presja, to jak mówię, po każdym odczuleniu odczulamy i wracamy do ćwiczenia. Czyli lekko konika uginamy, ręka na wysokości oka i pierwsza komenda. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Teraz troszeczkę go bardziej przesuniemy, większe koło. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Stop. Good boy. Dobre ćwiczenie. Tutaj mamy relaks, tu mamy relaks. Konik się nauczył, nie kopię się kopytami, bo by było takie zajście, pierwsze kroki z 2 razy się uderzył. Ale tu jest taka sytuacja, że on fajnie sobie radził i raz, że tutaj cały czas idzie przednie nogi, że tak powiem, w takim kole, tak? Czyli dobrze przekłada przednie nogi, tylnie i jest w ten sposób bardziej elastyczny. I staramy się przygotować go do zatrzymania. Jak widać chyba na filmie, była presja, tak raz, dwa, trzy i później taki rzut, że tak powiem, w zad i moje pochylone głowa i tułów wskazuje na to, koń to dobrze odczytuje, że ma się zatrzymać. Wszystkie ćwiczenia będą po to, żeby po prostu ten tyłek był zrelaksowany i mieć na ten tyłek jak największy wpływ, żeby go zatrzymać w każdej chwili. Nie nakręcamy, tylko zatrzymujemy. Wszystko, co robimy i wszystkie ćwiczenia, co dalsze będą pokazane na filmie, będą po to, żeby ten zadek skutecznie zatrzymywać. Przejdziemy teraz, że tak powiem, na drugą stronę, tylko odczulimy oczywiście. Okej. Okay. Czym więcej dotyków, miziania, tak jak już niejednokrotnie będę powtarzał to, bo to jest istotne, żeby spędzać czas dla równowagi po prostu, a oprócz treningów, komend, presji i tak dalej, musi być ten efekt taki miziający, relaksujący i w ten sposób też budujemy relacje przede wszystkim, tak? No i tutaj mamy, tutaj. Ok, idziemy na drugą stronę. Więc troszeczkę sobie tutaj głowę przekierujemy na naszą stronę, żeby widział co się dzieje
i etap. Raz, dwa, trzy. Ok, raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zatrzymamy. I jeszcze raz powtarzamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Mamy pomyłkę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I mamy kółeczka, przednie nogi. Kółeczko, stop. Goodbye. No wiem, że to wymaga praktyki, tak żeby patrzeć na całego konia. Jeszcze, że tak powiem, trzymać tempo. Nie, a tutaj może ci wejść koń. I ta ręka, i linka, i stick, i noga przednia, czy on już to robi tymi nogami przednimi, czy tylnymi się nie przedeptuje. Dlatego wiem, że to jest trudne i potrzebne to, tak jak powiedziałem wcześniej, takie doświadczenie, że w jednym momencie musisz zobaczyć, że to wszystko gra i w tym momencie, jeżeli on to dobrze wykona, musisz przestać wykonywać jakąkolwiek presję na konia. W ten sposób go wynagradza. Z dobrą zrobioną robotę musi być nagroda. Bo tylko przez wynagradzanie zwierząt czy ludzi i tak dalej można oczekiwać postępu i zazwyczaj są postępy, tak? Przez wynagrodzenie, nie karanie. Tylko przez wynagrodzenie i ten postój chwilowy jest najlepszą nagrodą. Zresztą co widać, że konik po prostu się też luzuje w ten sposób. Czyli odczulamy odczulania tego zadu, przesuwania zadu i tak dalej. Także to jest bardzo ważne, że jak po wykonanym ćwiczeniu, dobrze wykonanym ćwiczeniu, robimy pauzę, on wtedy zapamiętuje, co za co został wynagrodzony, tak? Zrobimy troszeczkę taką przerwę, ja bym chciał, przerwę ćwiczeniu, jeżeli chodzi o zad, troszeczkę skoncentrujemy się tutaj na przodzie, bo to uważam, że też jest istotne. Gdy już zaczniemy jeździć na koniu, potrzebujemy kontrolę wodzami, jak już będzie wędzidło w mordce, że tak powiem, skręcając go w lewo czy w prawo, chcielibyśmy, żeby to było elastycznie, miękko i tak dalej. To jest bardzo mozolna i bardzo, że tak powiem, wymagająca cierpliwości od jeźdźca, trenera, żeby zrobić tak elastycznego konia, że on po prostu jak w momencie, jak ty tylko przesuwasz rękę, żeby go skręcić i on już wie po tym szeleście takim, że ty chcesz w prawo czy w lewo skręcić, to będzie bardzo dobry sygnał, że idziemy dobrym krokiem, ale żeby to nastąpiło w siodle i tak dalej, to my musimy się skoncentrować na tym, żeby skręcić konia. Wrócimy później do zadu jeszcze raz, tylko chciałbym jeszcze to przedstawić, a on zad niech sobie odpocznie, że tutaj sobie kładziemy linkę, że tak powiem, na grzbiecie, tak, tutaj sobie bierzemy konika tak dosyć krótko, i czekamy, powiem, na jaki efekt będziemy czekać. Będziemy czekać, skręcimy, tu będzie pewne jakieś spięcie, jak wezmę tą linkę, będę chciał go skręcić, ale dostanie koń nagrodę wtedy, jeżeli jego nos będzie tutaj koło tej nogi. Może koń się kręcić, wiercić, być niezadowolony i tak dalej, ale tak jak mówię, asertywność, nasza cierpliwość i konsekwencja spowoduje to, że będzie współpraca w wodzach z wodzami przyjazna. I kładziemy sobie rękę tutaj na przy kłębie i czekamy na efekt, aż koń sobie znajdzie to miejsce, o którym mówił. Normalnie się koń też tam drapie, odgania od much. O, zatrzymał nam się i czekamy. Mieli, ale to o, właśnie zrobił. No i nie łudzić się tym, że mieliśmy linkę napiętą, on tutaj przemieli, ja powtórzę, bo to chyba kamery nie złapały, żeby było widoczne dla was, ale wytłumaczę tą sytuację. On tutaj już oddał troszeczkę, tak do połowy, zaczął mielić ustami, że niby rozumie, ale tak jak powiedziałem, czekamy na nagrodę, tutaj jest. I na sekundę oddał nam tą głowę w tym miejscu, wtedy ja wynagradzam tym, że kończymy presję i szmerglamy, tak? Tak jak powiedziałem, że przez nagrodę będziemy wynagradzać. Hej! Mieć postęp. Chyba czekam na jakąś nagrodę. Znowu linkę sobie kładziemy na koniu. Tu sobie skracamy, że tak powiem, rękę, długość linki i skręcamy konia tutaj. I czekamy, aż się schyli, nawet się przestał kręcić już. Tylko przez chwilę, tak? Przez chwilę chociaż. O, i teraz zrobił, mieli. Zgiął się troszkę, ale jeszcze nie do końca. Czekamy jeszcze.
wystraszył się swojego ogona, ale ogon uderzył mi w plecy i taki hałas, nie wiem czy to było słychać, ale się wzruszył. I jest między... O właśnie. Była taka małe napięcie, troszeczkę poluzował, ale my nie sugerujemy się tym, bo tak jak mówię, on musi sięgnąć tutaj nosem do tego, bo to jest takie, w sumie tak jak powiedziałem, naturalne, bo on się tutaj drapie, konie i tak dalej, a nam jest to potrzebne później do pracy, jak będziemy w siodle siedzieć, weźmiemy tą linkę, przesuniemy, to on już będzie wiedział, że chcemy w prawo, tak? Tą sytuację, którą teraz ćwiczymy, będziemy wykonywać to właśnie w siodle i on to wszystko będzie pamiętał. Z tego względu, że teraz właśnie połączyliśmy takie te nowe połączenia neuronowe w mózgu, tak? I teraz przez ileś tam razy będziemy to powtarzać, żeby to połączenie było silne. Silniejsze od połączenia, gdzie jak będziemy wodze brać, zazwyczaj koń lubi takie napięcie i chce uciec do tego wędzidła. To wszystko, co jakaś presja jest, to jest po to, żebyśmy gładko zrobili jakieś ćwiczenie, wykonali. Przejdziemy teraz na drugą stronę. Albo nie, jeszcze raz powtórzymy. To zobaczymy, czy to jest. Nam się udało. Oprócz tej nauki, którą teraz wykonujemy, następna praca to jest właśnie to utrwalanie. Czas utrwalania. Nie możemy obliczyć to ani w jakichś dniach, godzinach czy tygodniach, bo to wszystko zależy od konia. Jeżeli on będzie nam oddawał głowę w jednej sekundzie, to jest bardzo dobry znak. Ale żeby to osiągnąć, to musimy troszeczkę poćwiczyć z nim. Trzeba być cierpliwym. My tutaj już mieli, ale tego to jest dla nas za mało. My chcemy, żeby się ugiął. No poluził mi linkę, ale czekam. O, teraz można zaliczyć to. Taka odległość od łopatki mi się wydaje, że jest fajnie. Jak dotknie, z czasem dotknie ją, to też będzie dobrze. Robimy jeszcze raz powtórkę. Nie wiem, czy się zauważyli, ja teraz w ogóle siły nie użyłem, tylko po prostu ciężar linki go, że tak powiem, skręcił w tą stronę. Trochę napiłem linkę, ale oddał. I to jest właśnie to. Jak tylko lekko napięcie i on oddaje, to nie czekamy, nie ciągniemy dalej, żeby sięgał, tylko chodzi o to, że jak ten milimetr odda, to o to nam chodzi, tak? Zrobiliśmy tak etapie, mocno żeśmy go skręcili i później jakby ponowiłem tę komendę, żeby było bardziej wyraźnie, znowu napiąłem tą linkę, nie? Tu to samo, kładziemy sobie linkę tutaj na koniku, to sobie skracamy trochę i ściągamy go do boku i czekamy, co on to będzie robił. Czekamy, coś rozkminia, już wie o co chodzi. Ok, to małe napięcie on, że tak powiem, oddał. Spróbujemy jeszcze raz. Linka jest napięta. Oddał, super. Chciałbym się tak uczyć w szkole, jak ten koń teraz się uczy. Serialnie. Może bym był jakiś kosmonautą. Zrobimy jeszcze raz, zobaczymy, czy nam się udało, czy po prostu to już jest nasza praca. Jest, good boy. Co to dużo mówić, jak to nie ma czym gadać. Koń jest super. Dobrze, wrócimy jeszcze na chwilę do zadu. Żeby to fajnie funkcjonowało w siodle, musimy kilkakrotnie to powtarzać. Najlepiej kilka razy dziennie, a jak nie kilka razy dziennie, to na pewno kilkadziesiąt razy w tygodniu. I możemy wtedy oczekiwać fajnego efektu, że naprawdę koń tutaj częściowo już będzie elastyczny, plastyczny, że przesuniemy rękę i on będzie wiedział, że to jest ta komenda do zginania. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj to, tylko o to, co zrobił, to no musimy tą presję taką większą wywrzeć, ale docelowo będzie to wyglądać w ten sposób. Bo ja mówię, że każde odczulanie trzeba, że tak powiem, powtarzać odczulając konia. Najpierw postaram się tutaj zobaczyć, jak reaguje na tą żółtą linkę. Nawet jak żeśmy wcześniej robili odczulanie w ten sposób, to trzeba wracać do tego, żeby zobaczyć, czy koń zapamiętał, czy trzeba powtarzać, jak często powtarzać. To też jakaś oczywiście duża presja jest dla konia, bo to świszczące coś kolorowe lata. Ale na co my czekamy teraz? Czekamy, aż się koń uspokoi, mimo to, że ta linka jest... Ja jestem między koniem a linką, koń się powinien czuć bezpiecznie. I teraz troszeczkę zwolnił, wyluzował. I robimy przerwę w presji, bo mamy tutaj nóżkę, pięknie pokazał, buźką też przemielił. To są jedne znaki okazywania, że tak powiem, relaksu konia i zrozumienia, o co nam chodzi, że ma nie biegać, a ma się czuć bezpieczny. To, co mówiłem wcześniej, budujemy relacje, zaufania, przez zaufanie idziemy do szacunku. Ćwiczenie uważam, że jest bardzo ważne.
nie ma co żałować czasu na to. No, mamy stojącego konia, ale tak jak z praktyki, po prostu my oczekujemy zaufania i relaksu konia, oznaki. I czekamy tutaj na tą oznakę, więc cały czas kontynuujemy tą presję do momentu pokazania, że nam ufa, rozumie i czuje się bezpiecznie. Często, tylko jeszcze nadmienię, że często się zdarza, taki błąd ludzie robią, że jak widzą, że koń stoi, długo stoi, to znaczy, że się zrelaksował, to jest to, co chcieliśmy osiągnąć i tak dalej. Oczywiście podważam to pod każdym względem, że to nie jest to. Cel jest taki, że presję przerywamy tylko i wyłącznie, jak pokaże oznakę relaksu. Jak to nam zajmie godzinę? No trudno, mamy takiego talenta. Także jak bierzemy się za konia, trening, to lepiej się najeść, kanapkę jakąś w kieszeni mieć, wodę do picia. Tamta strona bardzo szybko nam poszła, z tej strony wymaga to więcej wysiłku. Ktoś tutaj musi zostać liderem, tak? Jeżeli ty wymiękniesz, o. Jest ok, it's alright. Ktoś musi zostać tu liderem. Tylko powiedziałem to słowo od razu, czary Maria wybary. I na tym bym po prostu zakończył dzisiejszą lekcję i zapraszam do subskrybowania, do następnego odcinka, bo będzie się działo naprawdę. Pozdrawiam, hej.